Patryk Stępiński, obrońca niebieskich, mecz zwycięstwa na stadionie śląskim w obecności 50 tysięcy kibiców. Dla siebie Patryk będzie mecz jakby sentymentalny, ale też co możesz powiedzieć kibicom niebieskich przed tym meczem? Na pewno dla mnie sentymentalny mecz. Spędziłem właśnie widzę we 6,5 roku, ostatnio 3,5 roku przed przyjściem tutaj do ruchu. Na pewno jak każde spotkanie jest to będzie wymagające. Widzew jest teraz na fali zwycięstw, na fali remisów, także ostatnich spotkań nie przegrywają. My jesteśmy po tym nieszczęśliwym meczu w Szczecinie, gdzie przegraliśmy różnicą 5 goli, także na pewno dla nas jest to okazja, żeby się zrewanżować i gdzieś pokazać jak najlepszej strony po tym ostatnim spotkaniu i odrabiać te punkty, które nam zostały. Zostało 6 meczów do końca sezonu, 18 punktów do zdobycia i po prostu musimy od tego spotkania z Widzewem rozpocząć wygrywanie, jeżeli chcemy jeszcze do końca sezonu liczyć się w walce o utrzymanie. A ja przypomnę sobie taki szczegół. Już czasy nieco odległy, Ruch w sezonie 77-78 przegrywał bodajże na 5 kolejek z Górnikiem przed końcem sezonu, na 5 kolejek z Górnikiem za 0-2. Nawet orkiestra górnicza w Zabrzu zagrała piłkarzom Ruchu marsza pogrzebowego, a ostatnie mecze, w tym mecz wyjazdowy na Widzewie, Ruch wygrał 4-2 w ostatniej kolejce, a ostatnie 4 mecze Ruch wygrywał, uciekając z tego ostatniego miejsca. Sytuacja jakby analogiczna do tej z obecnego sezonu. No tak, na pewno gdzieś liczymy i bardzo byśmy tego chcieli, żeby sytuacja się powtórzyła, że te ostatnie kolejki zostaną gdzieś tam zapunktowane, ale to mówię, to jest historia należy pamiętać, ale teraz trzeba napisać po prostu nową historię i mówię, zostało 6 meczów do końca i zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Czyli wiara w utrzymanie w zespole jest? No tak, no po prostu się gra w piłkę i gdzieś każdy ma tego świadomość, każdy też indywidualnie walczy o swoje. To nie jest tak, że się nic nie stanie, jeżeli przykładowo w tych ostatnich 6 meczach nie będzie ta gra wyglądała tak, jakbyśmy chcieli. To wszystkie rzeczy mają swoją konsekwencję i zawodnicy w zespole muszą sobie też zdawać z tego sprawę, że dla niektórych to może być to ostatni sezon w Ekstraklasie i myślę, że każdy ma tego świadomość tutaj z tych zawodników, którzy są w zespole, że jednym się uda zostać, a jedni już nigdy w tej Ekstraklasie nie wystąpią. Ja sobie życzę, żeby razem ze swoim Ruchu tutaj żeście utrzymali Ekstraklasy dla Chorzowa. No, będziemy o to walczyć gdzieś, mówię, poza tym ostatnim spotkaniem w Szczecinie, gdzieś ta gra źle nie wyglądała, ale brakuje tych punktów i koniec końców nikogo nie interesuje w jakim stylu ty grasz, tylko ile punktów zdobywasz. Są zespoły, które gdzieś te mecze przepychają i my jako zespół też musimy się tego nauczyć w tych ostatnich 6 spotkaniach, że jeżeli ci ta gra gdzieś nie idzie, a nawet jeżeli ta gra się układa tak jak chcesz, to koniec końców najważniejsze to są punkty i kto strzelił więcej goli, kto mniej stracił, a nie kto momentami w meczu fajnie wyglądał. Ja dziękuję za krótką rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.